młodzi ludzie żyją w świecie mediów. Czy nam się to podoba, czy nie, spędzają w nim kilka godzin dziennie i poruszają się w nim bardzo zwinnie. Co nie znaczy, że bardzo mądrze i świadomie. I tu jest to miejsce, które powinna wypełnić edukacja medialna, prowadzona także w szkole. Wykształcenie u młodzieży, u dzieci, umiejętności poprawnego, selektywnego wyszukiwania i wykorzystywania informacji w praktyce, krytyczne podejście do świata mediów, świata reklam. Media education is also visual literacy. People they learn how to write, they learn how to read, but we don't get to learn how to read images. To przede wszystkim konieczność, by młody człowiek w świecie współczesnym się odnalazł. Szum informacyjny dobiegający z radia, telewizji, ale i z internetu powoduje, że i dorośli, i dzieciaki zaczynamy się gubić. Przede wszystkim staram się wykorzystywać media, nowe media, film, internet w działaniu. To znaczy uczę o mediach, ale przede wszystkim uczę poprzez media. I to jest, wydaje mi się, najważniejszy składnik współczesnej edukacji medialnej młodego pokolenia. Kompetencje medialne są kluczowymi kompetencjami dla młodych ludzi w funkcjonowaniu we współczesnym świecie. W związku z tym na lekcjach języka polskiego, także na zajęciach dodatkowych, które prowadzę, wiele czasu poświęcam na naukę o mediach. Moi uczniowie startują w olimpiadach medialnych, konkursach, które dotyczą edukacji medialnej. Moje doświadczenia z edukacją medialną to na przykład oglądanie jakichś filmów edukacyjnych na lekcji polskiego, krótkich interpretacji głosowych różnych utworów i akurat w moim przypadku prowadzenie bloga na Fakultecie Dziennikarskim.